przez jakiś czas na tych kortach oglądać i nie mówię, że tu będą niesamowite jakieś sukcesy, ale krok po kroku gdzieś tam może jeszcze swoją szansę w jakichś imprezach dostanie, w co cały czas bardzo wierzymy. Dawid, ja zawsze wierzyłem i wierzę w to, że Agnieszka Radwańska może wygrać turniej wielki szlemowy. Oczywiście były zwątpienia w ostatnich miesiącach, ale gdy przypominał sobie, że Agnieszka niedawno pokonała Simone Halep, gdy przypominał sobie, jak Sloane Stephens czy Madison Keys, jakie miały problemy, a teraz są w czołówce na ceglanej mączce w Paryżu, a więc taki powrót jest możliwy. To pokazuje, że Agnieszka gdzieś tam cały czas nie zapomniała, jak się gra w tenisa, to co powiedziałeś na początku, że wie, o co w tym wszystkim chodzi. Mnóstwo rozegranych meczów, prawie 600 meczów wygranych na turze, ileś tam spotkań, ostatnio też widziałem taką tabelkę wygranych w Wielkim Szlemie, chyba 124 mecze wygrane w samym Wielkim Szlemie, no, także to wszystko powoduje, że wie, jak to wszystko smakuje, o co w tym wszystkim chodzi. Natomiast no też ciężko jakby porównywać to, co było. Wiadomo, co było. Teraz trzeba robić wszystko, żeby cały czas z tymi tenisistkami rywalizować na równym poziomie. Trochę odjechały, nie ma co się oszukiwać, bo w tej chwili Sloane Stephens w optymalnej formie, czy Madison Keys, czy Halep, mimo tego, że... Dziękujemy Pani Teresę i pokazuje, Łabędy i Kędzierzyn Koźle i Katowice Koszutkę. Brakuje tej powtarzalności. Mamy kolejny telefon, słuchamy. No i mogą być pojedyncze sety, czy wiemy, bo to musi być taka... Kto mówi skąd? Nasze najbliższe plany są następujące. Wyciszmy radio. Lecimy na Majorkę na pierwszy turniej po dłuższej przerwie. Wybraliśmy mniejszą imprezę. Wyciszmy radio. Który spowodował, o, że po raz i słuchamy teraz Panią. Kto mówi skąd? Proszę bardzo. Warunki do treningu. O, Lukrecja Wielkopolski. Ja w 80 roku byłam w Kanadzie, odwiedzając rodzinę. Ciocia, wujek już nie żyją. A kuzynka moja pracowała właśnie w takiej kasie zapomogowo-pożyczkowej przy parafii świętego Kazimierza. No, to też 30-40 lat temu to było. I też żeśmy się spotykali właśnie po mszy świętej z, no, z Polonią. I tak samo wujostwo mieszkali w Kirkland Lake. Tam też parafia była polska. Nie wiem, kto to prowadził wtedy. I spotkania też odbywały się właśnie potem po mszy świętej, gdzie scalało tą Polonię. To właściwie była emigracja powojenna, bo wujek z armią Andersa szli przez Monte Cassino z wujek, a ciocia z dziećmi, sierotami przez Afrykę. I tak się znaleźli potem w Anglii, z Anglii do Kanady. Ale ciężkie życie mieli. Ale jedyną scalającą rzeczą to kościół było rzeczywiście cały czas. A ja wracałam, w tym 80 roku byłam, wracałam batorem z powrotem do Polski. To msze święte odprawiał też ksiądz Oblat, i który pracował na północy Kanady. A ja mieszkam w parafii, która sąsiaduje z Oblatami i w Poznaniu. Mamy sąsiednie parafie, nawet tutaj ojciec Dariusz jest u nas w sanktuarium Edmunda Bojanowskiego, Szurzewiczek jest kapelanem, także bliskie kontakty z Oblatami mamy. A ojca mojego kuzyn był też Oblatem, no już wujek Kaziu nie żyje, we Francji. Ja też czytałam dużo książek, które opisywały życie Oblatów i pracę ich na północy Kanady. No, cieszę się, że mogłam się dodzwonić i że mogłam wysłuchać dzisiaj tą mszę świętą właśnie z Kanady. Pozdrawiam serdecznie, bardzo się cieszę, że tylu polskich księży pracuje tam. Dziękujemy, się cieszymy. Pozdrawiamy Panią. Dziękujemy za te wspomnienie. Za chwileczkę zapytam tutaj obecnych księży, czy potrafią skonkretyzować, o kim była mowa. Przypomnę Państwu, że jesteśmy w studio Radia Maria w Toronto. Telefony w Kanadzie, telefon 1-647-871-8442. A telefony z Polski, normalnie dzwonię do Radia Maria, 56-655-23-56 dla Polski Południowej, 56-655-23-55 dla Polski Północnej i dla zagranicy, Europa, Ameryka i tak dalej, 011-48-56-655-23-33 lub
końcówka 66. Telefonia w rodzinie. Dwa numery telefonu Była polska parafia w Kirkland Lake. To jest 700 km na północ mniej więcej od Toronto. I kiedy były kopalnie, pracowały w pewnym, powiedzmy sobie, obrocie, to było masę Polaków pracujących w kopalni. Niestety te kopalnie w pewnym czasie zostały na zasoby wyczerpane, to jest miedzi, kopal miedzi, zostały wyczerpane i zamknięte i później to wszystko upadło i również ta polska wspólnota, która tam była, również została zamknięta. Pracował tam jeden z naszych ojców przez 15 lat wśród polskiej imigrantów i sprawował duszpasterstwo. W tej chwili jest zamknięty. A jeśli chodzi o kasę szczerownościową, doskonale się ma obok świętego Kazimierza. Piękny budynek, działają fantastycznie i aby tak dalej. To powiem już tutaj, żeby nie to, żeby się chwalić, nie by się chwalił, ja tylko to powiem. Także w tej kasie Credit Union swoje konto ma Radio Maria 84920. To wszelkie ofiary serdecznie Państwu dziękujemy. Słuchamy Radio Maria, halo. Szczęść Boże, kto mówi skąd? Dzwonię z Zamościa, moje nazwisko Samulak. Bardzo miło słyszeć. My mieszkaliśmy 15 lat w Kanadzie. Ksiądz ojciec Błażejak był wtedy świętego Stanisława proboszcza. Bardzo miło wspominamy. Pozdrawiamy teraz księdza. To moja parafia była pierwsza, była na Mississauga, świętego Kolbe. I bardzo miło wspominamy ojca Błażeja, księdza Gila, tamtych czasów. Mieliśmy ksiądz, teraz jest. My wróciliśmy do Polski. Już jesteśmy tutaj praktycznie 18 lat. I bardzo jesteśmy zadowoleni, że wróciliśmy. Dobrze, co nam się powiodło. Wszystko nam się dobrze układa. A pobraliśmy się właśnie w parafii ze Mississauga. Ale mam w związku z tym takie pytanie. Wróciliście do Polski po 18 latach w Kanadzie. Czy właśnie przez ten czas emigracji, który okazał się dla Was na szczęście, bo dzięki przejściowy, jak Pan by powiedział, czy w ogóle w czymkolwiek pomagał Wam Kościół, parafia polska? Tak prowokacyjnie trochę spytam. Tak. Pierwsze to było sponsorowanie nas. Mnie sponsorowała właśnie parafia Mississauga, bo prywatne sponsorstwo nie miało bardzo możliwości, bo to były duże, odpowiedzialność duża, nie? Także moja pierwsza parafia to była właśnie w Mississaugze, bo mieszkałem w Etobicoke. Także co niedziela jeździliśmy do Mississaugi, no i mile wspominamy kawy i poduszki, bardzo mile. Także ta tradycja mogłaby się u nas trochę zakorzenić w Polsce. Zawsze można spotkać się ze znajomymi, księdzem. Także mile wspominamy. No moja parafia właśnie, tak jak wspominam, Mississauga to była pierwsza moja parafia. Był taki kontakt z Polonią. To bardzo miło było w niedzielę pojechać i spędzić czas po mszy świętej. Po mszy świętej było miło spędzić czas ze znajomymi. No i tak jak wspomniałem, pobraliśmy się w Kanadzie, w Mississauga właśnie.
i dziecko urodziło się nasze też w Kanadzie, ale krzyżyliśmy u świętego Marka. Stanu stolicy apostolskiej kardynałem Pietro przy grobie świętego Jana Pawła II w bazylice świętego Piotra. Dziękujemy bardzo. Marian przed sejmową komisją śledczą do spraw Obergoldyk posłów interesował przede wszystkim wątek współpracy z wielokrotnym przestępstwem na ręce zł. W czasie przesłuchania okazało się, że Michał Tusk nie był świętego Kazimierza. Także miło słyszeć i powspominać trochę. No, bardzo dziękuję za taką wspaniałą audycję. No, pozdrawiamy Zamość. Pozdrawiamy Zamość. I pamiętam was doskonale z pracy świętego Stanisława. Ojciec Janusz. No a propos sprawy Stanisława, to takie troszkę odległe ci je. No już sporo odległe, bo to w parafii świętego Stanisława byłem pierwszy raz, zostałem proboszczem i to po przyjeździe z Winnipegu, gdzie byłem 6 lat, to po roku czasu tam właśnie ojciec prowincją słuchamy Radio Maria. Halo? Halo? Szczęść Boże. Kto mówi skąd? Szczęść Boże. Karolina z tym, ale ja dzwonię z Kanady za listą. Witamy Pani Karolino. No, jakie są Pani refleksje na te tematy, o których dzisiaj rozmawiamy? Ja jestem parafianką. Nasza rodzina dojeżdża do parafii świętego Maksymiliana Kolbe. Dojeżdżamy ponad 60 km, ale jesteśmy parafianami. Nasze dzieci są ministrantami. Należymy do wspólnoty rodzin, która działa przy parafii. I muszę powiedzieć, że nie wyobrażamy sobie życia naszego rodzinnego bez tej parafii. Nasze dzieci, nie tylko nasze dzieci, wszystkie dzieci ze wspólnoty naszej czują się w kościele świętego Maksymiliana jak u siebie w domu, jak w drugim domu. Także tutaj chciałam przekazać największe podziękowania dla ojców naszych, dla naszego ojca proboszcza, który jest naprawdę dla wszystkich naprawdę ojcem. Jest dla wszystkich wtedy, kiedy go potrzebujemy, kiedy potrzeba rozmawiać. Dla wszystkich naszych ojców, którzy są, pracują w tej parafii. No Pani Karolino, 60 km dojazdu, tutaj powiedzmy tym, którzy nas słuchają gdzieś z Polski, no to jest kwestia też i jakiejś tam, prawda, nie wiem, trafiku i tak dalej, czyli korków na autostradzie i tego, ale od razu to powiedzmy, że to nie tylko pączki, to nie tylko te wadowickie kremówki Jana Pawła II, ale także i to, co za tym stoi, prawda, czyli ta więź duchowa i w ogóle bycie tutaj we wspólnocie. Tak, bardzo sobie cenimy, tak jak powiedziałam, cenimy sobie to, że ojcowie są, że zawsze są obecni, że zawsze są wśród nas, nawet jeśli jesteśmy w sali parafialnej na dole kościoła, że również tam są, tam zaglądają, tam jest czas na rozmowę. Oprócz tego to jest właśnie taka troszeczkę pączki, to jest sprawa troszeczkę mniej ważna, ale to są wszystkie msze święte, nabożeństwa, których jest bardzo wiele w naszym kościele, w naszej parafii. Prawie wszystko odbywa się po polsku. To są rekolekcje, to są przygotowania. Nasz syn należy również do grupy młodzieżowej. Przyjeżdża do ojca Marcina. Dojeżdżamy w fazie, w miarę możliwości. Także no, to jest bardzo cenne i cenne jest również to, że wszystko odbywa się po polsku. Bardzo nam na tym zależy, żeby nasze dzieci mówiły po polsku. Myślę, że dojazd to jest kwestia przyzwyczajenia i można znaleźć taką drogę, na której nie ma tak wielu korków. Także po prostu trzeba sobie ten czas dobrze zorganizować. A czy syn się wybiera do Panamy? Nie dlatego, że wybieramy się do Polski. Tym lepiej może, prawda, tak powiedzmy. No i chciałam jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy, która tutaj bardzo łączy Polonię. Co roku odbywa się pierwsza pielgrzymka do Midland. To też jest rzecz, myślę, warto uwagi. Nasze dzieci odliczają co roku dni do tej pielgrzymki. Myślę, że to jest też super sprawa, bardzo jednocząca ludzi. I pielgrzymujemy do naszej matki, także tutaj w Midland. Nie pielgrzymujemy do Częstochowy, tak jak to było w Polsce, ale mamy też możliwość odbywania pielgrzymki tutaj. Także i za to dziękujemy, bo opieka na pielgrzymce jest naszych ojców
innych ojców z całej Kanady, sióstr, także. No i to jest ta wspólnota, o której właśnie ksiądz powiedział. Bardzo Ci dziękuję za te naprawdę piękne słowa i faktycznie muszę powiedzieć, że zawsze Was widzę, zawsze jestem pełen cichu. Bo 60 km czy więcej, droga krzyżowa, zima, śnieg wieje jak szalony, mróz, a każda droga krzyżowa jesteście, rekolekcje dla dzieci, a no wszystkie 3 dni byliście, no i po prostu nie ma niedzieli, nie ma powiedzmy cokolwiek, żeby was nie było. I jest wiele takich ludzi, które jadą, tak jak wy, ty mijasz kilka kościołów katolickich po drodze, ale jedziesz tam, gdzie jest twoje serce. Tak, tam czujemy się dobrze i tak jak powiedziałam, dziękuję i nie wyobrażamy sobie, tak jak powiedziałam, naszego życia rodzinnego bez tej parafii i bez tej wspólnoty. Ja rozumiem, że Pan Jezus jest w każdym kościele i jest, ale zdarza się, że musimy iść do innej parafii, do innego kościółka, ale tam tutaj czujemy się dobrze, tu misji wtedy czujemy się dobrze, tutaj nasze dzieci były oszczone i wyprowadziliśmy się w międzyczasie i wracamy do naszej parafii. Dziękujemy bardzo, no błogosławieństwo Boże dla wszystkich, pociech waszych i dla was. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, no i do zobaczenia kolejnie znowu na tych szlakach Polonii, tutaj u Maksymiliana Kolbe. Dziękujemy, do zobaczenia. Szczęść Boże. Piękne świadectwo również tego do jazdu. Panie doktorze, jak to jest, że tak ludzie tutaj magnes, tak jak powiedziałeś od Janusz. To jednak właśnie tu trzeba podkreślić, do jakiego stopnia Kościół staje się takim centrum wszystkich tych różnych odgałęzień życia, że staje się centrum życia, wiadomo, podstawowo religijnego, ale też właśnie życia kulturowego, socjalnego, gdzie na przykład rodzice widzą, jak ważne jest, żeby ich dzieci były zaangażowane w grupy młodzieżowe i poprzez te grupy młodzieżowe zazwyczaj to się przekształca później w chórek, który powstał u nas w parafii młodzieżowy, który też przekształca się teraz w taki wokalistyczny zespół religijny i powiązania właśnie z takimi rzeczami, które dzieją się w całej Polonii, czyli chociażby z festiwalem, międzynarodowym festiwalem piosenki religijnej corocznym, odbywającym się już od początku lat 90. I właśnie widać, jak ludzie mają te głębokie korzenie w kościele i też pragną, żeby wracać do tej ich parafii, żeby cały czas przebywać w ich parafii. A jeżeli coś takiego osobistego mogę dodać tutaj, to chociażby moja żona Gabrysia, która od samego początku powstania kaplicy adoracji uczęszcza. Jest to dla niej takim źródłem ładowania się i ona nie widzi po prostu nawet życia, żeby nie być co tydzień. Także nawet jak przeprowadziliśmy się przez pewien okres, mieszkaliśmy po drugiej stronie metropolii, no to co niedzielę przyjeżdżaliśmy, żeby i na mszę, i też żeby miała godzinę w kaplicy adoracji. Także jest to, widać jak ludzie, po prostu dla wielu ludzi, dla wielu z nas, to jest właśnie takie centrum ładowania baterii. Obierzmy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja, halo. Halo. Szczęść Boże, kto mówi skąd? Szczęść Boże, ja dzwonię z Ostrawy, Elżbieta. No właśnie, pani Elu, wspominaliśmy przed chwileczką, tak nawet z nazwiska na was. Takie pełne świadectwo właśnie tego przywiązania do parafii i właśnie tego stosunku do tej parafii Maksymiliana Kolbego przekazać, ale może nie będę zabierać głosu, nie ma problemu, bo w każdym razie no my też sobie nie wyobrażamy życia w innym kościele. No ale właśnie, to może tylko tak
okrutne. No nie wyobrażamy sobie życia. Czy to jest, przekornie tak powiem, Pani Elżbieto, czy to jest sprawa, że Wasza wyobraźnia może ma takie zbyt, niezbyt takie rozszerzone horyzonty, czy też to jest coś innego? Nie, po prostu parafianami jesteśmy już 30 lat, pełne 30 lat i w ogóle przyjechaliśmy właśnie do sąsiedzku kościoła, tam mieszkaliśmy, no więc był on to takim czymś bardzo potrzebnym, jak człowiek zaczynał emigrację, prawda? No i później zaczęliśmy się oddalać coraz bardziej, najpierw 30, a teraz 90 kilometrów, ale dalej jest to dla nas najlepszy kościół, na najwyższym poziomie i po prostu coś ma takiego, że nie brakuje słów. Pani Elżbieto, serdeczne pozdrowienia i dla męża Mariana, i dla pani. Ja też osobiście tutaj, jak chodzi o... Tutaj zaraz proboszcz będzie wasz, tutaj też pasterz dziękował, ale ja osobiście dziękuję też za wasz udział w ostatniej pielgrzymce Radia Maryja do Ziemi Świętej, gdzie również wy waszą modlitwą, waszym przeżywaniu odnowienia przyrzeczeń małżeńskich w Kani Galilejskiej też daliście takie ogromne, piękne świadectwo waszej wiary, miłości małżeńskiej, no i no w ogóle, no dziękujemy po prostu. To jest w ogóle cud, że myśmy tam mogli odnowić nasze przyrzeczenia małżeńskie, a to, że myśmy pojechali na tę Ziemię Świętej, to jest tylko zasługa Ojca. To tak spontanicznie wyszło, jakaś ta iskra rzucona, a jedziecie do Ziemi Świętej, my mówimy nie, no i w końcu coś takie ukowało i właśnie w każdym razie dziękuję bardzo, Bóg zapłać. Ja bym chciał również podziękować i chciałbym ponownie podkreślić właśnie ten niesamowity wymiar no, przynależności wspólnoty, o czym troszeczkę wspomniałem się w Słowie Bożym, że ta wspólnota nas ściągnie. No, 90 parę kilometrów i państwo jadą i na drogę krzyżową, i na rekolekcję właśnie tutaj do Mississaugi, a po drodze mijają pół kilometr, macie od siebie polską parafię, jedziecie tu. I wymiar również takiego zaangażowania waszego i całej waszej rodziny, bo macie dwóch synów, a obydwaj lekarze, dentyści, i jeden jest lektorem, czyta i wszyscy trzej chłopcy są ministrantami, a drugi syn również lekarz, dentysta i dzieciaki są ministrantami, a on jest teraz już od paru tygodni w Radzie Parafialnej. Także naprawdę bardzo dziękuję całej rodzinie za niesamowite zaangażowanie w życie naszej parafii. W Radzie dzisiaj jeszcze przeżyliśmy następną rzecz, bo po tej wielkiej mszy o godzinie 1 było oficjalne przyjmowanie się ministrantów. Ja spędziłam cały dzień kolwego dzisiaj, bo musiałam towarzyszyć właśnie oficjalnemu zdjęciu Pawła Rzeszkiewicza jako ministrantów. Także Bóg zapłać, szczególnie właśnie dziękuję Ojcu, dlatego że teraz te ostatnie lata pod kierunkiem Ojca są wspaniałe. Zawsze były dobre, ale teraz są chyba najlepsze. Dziękujemy bardzo Pani Elżbieto. Niech żyje Oszawa. Szczęść Boże. Dziękuję. No to teraz powiedzmy, myślę, że po tych serii tych telefonów wiemy, mają nasi słuchacze gdzieś tam w Polsce większe takie zrozumienie, co to znaczy przywiązanie do parafii. Tak jak tutaj pani Elżbieta powiedziała, nie wyobrażamy sobie życia poza tą parafią. I to wcale właśnie nie chodzi o to, że ktoś może ma za małą wyobraźnię czy za dużą. To chodzi zupełnie o coś innego, prawda? Bo tutaj się to wszystko dzieje. Parafia jest tym sercem życia kolejnego. I jak tutaj mówiliśmy, pan doktor czy ojcowie, parafia nie wyręcza niejako społeczności w jej działaniach, nie przejmuje jakiejś tam aktywności społecznej, prawda? Ale jest tylko tym zaczynem, inspiracją i ktoś już potem działa, kredytuje, że to nie jest własność parafii, prawda? Ale powstało przy parafiach, dlatego się nazywa Polish Parishes St. Stanislaus and Casimir Credit Union, prawda? I oni założyli, zainspirowali, działa, już tyle lat służy, prawda? Czy w przypadku innych rzeczy można tak podobnie powiedzieć? Ale oddajmy dalej jeszcze głos naszym słuchaczom. Przypomnę, że jesteśmy w studiu Radia Maryja w Toronto, rozmawiamy tutaj o życiu polonijnym. Temat, życie i działalność, duszpasterstwo polonijne parafii świętego Maksymiliana Marii Kolbe w Mississauga, ale jak widzimy, ten temat jest dla nas takim pretekstem do
w ogóle podzielenie się tymi refleksjami polonijnymi. Przypomnę, że telefon tutaj do, w Kanadzie 1-647-871-8442, a w Polsce wybieramy te telefony w Polsce, żeby nie narazić nas na jakieś horrendalne koszty. 56-655-2355 dla Polski Północnej, 56-655-2356 dla Polski Południowej, dla zagranicy 56-655-2333 lub 66 kierunkowy 0-1148 to ze Stanów, w ogóle ze świata 048. W rodzinie telefonia też w Polsce wybierana 536-600-100, 536-600-200. Słuchamy Radio Maryja, halo. Właśnie z tego telefonu skorzystałam. Z rodziny, z rodzinie, tak? Tak. A kto mówi, skąd? Oławy. Witamy serdecznie. A jak imię pani? Teresa. Pani Tereso, witamy. Bardzo proszę, zapraszam. Ja w tym kościele macie coś innego. No, że przychodzą. A tam jest święty Maksymilian Kolbe. Ja dzwonię z Oławy. Tak bardzo pragnęłam dodzwonić się do was kilka razy, bo mam takie właśnie ciekawe sprawy. Ciekawe, to znaczy, zależy jak dla kogo, ja jestem sceptykiem, to mnie przekreśli. A jeżeli ktoś jest głęboko wierzący, to się ucieszy. Więc ja jestem z Oławy, jak powiedziałam, i obchodziliśmy teraz 30. rocznicę objawień. I byłam przy takim objawieniu. Proszę mi pozwolić powiedzieć, bo to przeważnie to nie gaszę. To Pani Tereso, ja myślę, że być może o tym porozmawiamy sobie jeszcze, bo my dzisiaj chcemy powiedzieć o tutaj o Polonii, o sprawach polonijnych, prawda? Dzisiaj dajmy jednak głos naszym rodakom tutaj, czy na te, dajmy miejsce na te refleksje polonijne, bo no, mamy te polskie sprawy, my nimi żyjemy na co dzień, prawda? W tym wszystkim się gdzieś tam obracamy, a myślę, że od czasu do czasu jednak taka panorama, takie wglądnięcie, jak żyją nasi rodacy, Polacy, gdzieś za oceanem, prawda? Gdzie nie ma Polski, gdzie nie ma takich rzeczy, jak prawda to jej pani mówi, czy coś takiego. I jak oni tą wiarę przeżywają. To może być dla nas szalenie inspirujące, pogłębiające, dlatego proszę wybaczyć, że tutaj tę rozmowę tak zakończymy z Oławą. Pozdrawiamy Oławę, pozdrawiamy kapłanów, którzy tam posługują, którzy tam po tych różnych tam zamieszaniach, komunizm, służby specjalne, służby komunistyczne, jakieś tam właśnie też rzekome objawienie i tak dalej. To było cały wysiłek księdza kardynała Gulbinowicza, żeby ten próbę rozłamu kościoła zażegnać. I Bóg dzięki, to się udało. Pozdrawiamy zatem was, wszystkich wierzących rodaków, prawda, w Oławie. Pani na pewno mi wybaczy, że tę rozmowę tak kończymy, bo dajemy tutaj miejsce na dalej na te sprawy. Piękne, piękne sprawy polonijne. Ucieszmy się tym, jak żyje wspaniale Polonia. Słuchamy Radio Maryja. Halo? Halo? Szczęść Boże. Kto mówi skąd? Z Kraśnika Lubelskiego. Tylko proszę może radio... Wyłączone radio, wszystko wyłączone. Z Kraśnika Lubelskiego. Kraśnik Lubelski. Słuchamy Radio Maryja, halo. A, dobry wieczór, szczęść Boże, Stacha Starnowa. Chciałam zawiadomić, że my w Starnowie też mamy parafię, Kolbego nie mamy pączków, ale za to mamy trzy parafii, Twórczy Krup Seniora. I jest nas 20 osób, zajmujemy się już czwarty rok, uczymy się pisania ikon, piszemy już piękne ikony, mieliśmy piękne wystawy, uczymy się malowania akwarel, piszemy wiersze o współczesnych czasach, także były już wydane. No i życzymy wam nie tylko pączków,
nie tylko działania takiego, ale jeszcze większego. A poza tym, że ta parafia wasza ściąga tak mocno, to jest też zasługa wielka i charakteru osobistego i charakteru duchowego i miłości i braterstwa do wszystkich ludzi. To tak ściąga parafia, jak ściąga dużą rodzinę, ściągają rodzice dobrzy, wyrozumiali, życzliwi i kochający. I życzę, aby wasza parafia tak ściągała i była tak ofiarna, jak wasz patron Kolbe. Także to jest taki bardzo pozdrawiamy serdecznie Tarnów, no i no życzymy też, żeby tam seniorzy, prawda, klub seniora prężnie działał, a myślę, że piękny jest ten telefon, taki jest aspekt tego, że przeszedł się po Tarnowie, że był przypadkowo w sumie kapłan z Dębicy, nieopodal Tarnowa, prawda, także pozdrawiamy, no a do tych słów życzeń, parafia wciągająca, duchowo i w ogóle, co do tak, są ująć. Też mamy klub seniora i doskonale działa. Spotyka się raz w tygodniu na 4 godziny i mamy ponad 120 seniorów, którzy przychodzą z radością, cieszą się, grają troszeczkę w karty, trochę śpiewają, troszeczkę powiedzmy z bingo grają, no, mają twórczą pracę również i tak jak u was pani są bardzo zadowoleni. Czyli parafie pod wezwaniem Maksymilia Kolbego mają, jak i zawsze, wspólny rys znajdą ze sobą, prawda? Słuchamy Radio Maria, halo? Ja za audycji. Tak, jesteśmy na antenie. Proszę ściszyć radio i przedstawić, kto mówi i skąd. Już byłem. Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria za wszystkich. Teraz i zawsze. Mówi Bogusława z Wrocławia. Kłaniamy się Pani Bogusławie. Chcę serdecznie podziękować za cudowną muszę, którą wysłuchałam samą w Radiu Maria. Ponieważ telewizora nie umiem włączyć, to i budło tu od dłuższego czasu, ale jest niewłączone. Chciałbym również po prostu prosić Polonię, ponieważ jest mocna siłą przebicia, aby pomogła pani Mary Wagner walczyć za Bożą, bo to po prostu już jest oszałamiające, co się dzieje na świecie z tą aborcją. Mnie to po prostu wręcz przeraża. I eutanazja. Przede wszystkim po prostu Polonia powinna pomóc tamtym Polakom jakoś umieć wpłynąć na ten kanadyjski rząd, który po prostu tak uprzejmie morduje te nienarodzone dzieci. To jest po prostu wszystko. Szczęść Boże Bóg przede wszystkim. Dziękuję bardzo Pani Bogumiło. No i tak aspekt się pojawił polityczny, to może tylko powiem tyle, bo nie, być może te informacje się w Polsce nie przemijają, ale tutaj były przedwczoraj się wybory w prowincji Ontario i ta cała klasa polityczna, która do niedawna właśnie tego typu rzeczy tutaj, które Pani z taką troską powiedziała, próbowała narzucić większości, ta klasa polityczna po prostu została zmieciona w tych wyborach, po prostu już ich nie ma. No to tylko taka informacja, ale tutaj właśnie też pytanie do pana doktora. Pan, wspominaliśmy tutaj o tej grupie ProLife. Zresztą ja sam chciałbym tutaj powiedzieć słowa wdzięczności za to, że gdzieś tam zostałem parę razy zaproszony. Modliliśmy się właśnie na ulicy Kaftra wieczorem z transparentami. Dzieci, młodzież miała transparenty. Chrońmy życie, życie jest piękne, życie jest darem i tak dalej. No, omawialiśmy różanie, to prosimy apel Jasnogórski. Jak właśnie ten aspekt działalności pro-life w parafii świętego Maksymiliana, jak to wygląda? Jest to życie dosyć prężne, jak wspomniałem o organizacji Mary Wagner. Też była u nas w parafii właśnie, żeby poprowadzić rozmowę, taki głębszy dialog. Organizujemy w sumie tak co parę miesięcy jest sprowadzany jakiś mówca, żeby podkreślić właśnie prężność, żeby podkreślić potrzebę takiej działalności. Co roku w stolicy w Ottawie jest marsz właśnie dla życia i co roku organizowana jest dosyć duża prężna grupa, która jedzie
od nas z parafii bierze udział właśnie w tym marszu dla życia. Także jest to taki dosyć ważny element życia naszego parafialnego. No i też przez grupy modlitewne jak najbardziej właśnie popieramy całą tą działalność i mamy nadzieję, że będą jakieś zmiany, może teraz właśnie ze zmianą rządu w prowincji. No bo tutaj to powiedzmy tutaj, żeby taki pani Bogumiła i inni słuchacze w Polsce taki obraz mieli. Owszem, te informacje, które się przebijają oficjalnie gdzieś tam, prawda, że tutaj są nowocześni tam premierzy i tak dalej, że tutaj takie ideologie czy takie coś tam wprowadzają, ale od strony takiej drugiej, od strony kościoła, od strony takiego życia, które nie przebija się w tych oficjalnych wiadomościach, odstawa co roku jest kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy przez dwa dni modlą się, maszerują, są pod parlamentem i mówią o tym i wymodlają tą sprawę obrony życia. W bardzo wielu parafiach działają takie mniejsze lub większe grupy ludzi modlitewnych pro-life. Raz, drugi, trzeci są organizowane także i pikiety przed klinikami aborcyjnymi w Toronto czy w innych miastach. Oczywiście na tyle, na ile są pewne wymogi administracyjne, formalne. Mówię o tym dlaczego? Mówię o tym dlatego, żeby też w tym całym zatroskaniu, które bardzo, bardzo pozytywnie odbieram, usłyszałem w głosie pani Bogusławy z Wrocławia, taką nawet trwogę troszeczkę, bo trzeba rzeczywiście się lękać i trwożyć na te wszystkie prądy antyludzkie, prawda, ta cywilizacja śmierci, ciemności. Trzeba się tego lękać, ale właśnie trzeba też, jak to powiedział się dyrektor dzisiaj, dobro nie może być bierne. Musi się aktywizować. Dlatego tutaj mówimy o takich przejawach aktywizowania tego dobra. Na pewno, tak jak tutaj mówię, nie wolno zatrzymać. Trzeba ciągle w tym stanie ta woda musi przepływać. Na Jan 23, cytowany. Także no, robimy co możemy, aktywizujemy, zbieramy, jest dobry, ja sam pamiętam, trzy lata temu, kiedy przyjechała tutaj pani profesor Pawłowicz, akurat był ten dzień, gdzie był łańcuch życia, to po prostu co roku są setki ludzi na ulicy, wychodzą, robią łańcuch życia, modlą się, mają transparenty, które informują jakby przechodniów czy przejeżdżających i jest bardzo pozytywny odźwięk, ludzie jeżdżą klaksonami, prawda, samochodami, popierają i tak dalej, ale to są takie obrazki, prawda, ile jest takich podskórnych, takich powiedzmy działań, których na co dzień w telewizji nie zobaczymy. Gazety głównego nurtu tego nie pokażą, bo tego się nie pokazuje, prawda? Ale to jest. To pokazuje, jak jednak jest to poczucie zdrowego rozsądku, sumienia jeszcze w ludziach jest. My musimy tutaj się opierać. Słuchamy Radio Maria, halo? Tak, pozdrawiam z Lublina biskup Ryszard Karczyński. O, witamy serdecznie księdza biskupa Ryszarda, wielkiego przyjaciela Radia Maryja. Raz jeszcze Tomasz Sejmik. Nie tylko, ale i przyjaciela ojców Blasu, u których po raz pierwszy byłem w 1966 roku. Mieszka w hotelu St. Regis, delegacja Stanów Zjednoczonych. No to się cieszymy. Pamiętam te wizyty księży biskupie kilka razy, te nasze wieczory dyskusyjne o różnych problemach i o młodzieży, także bardzo cenię sobie te nasze spotkania i również sympozjum w Warszawie na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego. A pierwsze spotkanie moje z księżmi od latami to było za pośrednictwem świętej pamięci księdza Ferdynusa, który część swojej rodziny ma w Lublinie i dlatego będąc pierwszy raz w Ameryce w roku milenijnym wybrałem się tam go odwiedzić. I byłem w Mississauga, jak początki były dopiero.
Ferdynand to wielki misjonarz, pracował większość swojego życia właśnie na feriach i ostatnie lata w domu Kopernika, ale bardzo podobny. Tam go też odwiedzałem i tam też biskup odprawiałem, a ostatni mój pobyt to był z okazji kongresu eucharystycznego, międzynarodowego i taki szczegół opowiem, jaki odwiózł jedną tam na lotnisku, leciałem jeszcze do Stanów i wszystkim dookoła tłumaczył, że ja jestem biskupem i pani od kontroli, od tej bezpieczeństwa, od security. Skoro tak, skoro jesteście biskupem, to prosimy o błogosławieństwo, wynik cenu. Zawołała całe ekipę, ponieważ mi się nigdy nie zdarzyło coś takiego, więc chwileczkę się zastanowiłem, ja bym spełniał te troszkę, ponieważ często podróżuję i wyobrażam sobie, jak odpowiedzialna jest wasza praca, a z kolei no, nie wszyscy może lubią jakimś się zagląda do osobistych torebek czy bagażów. To jest jednak część waszej pracy bardzo konieczna. I tak podziękowałam i przeszedłem na drugą stronę, wyjąłem drewno i spokojnie czekam na odlot mojego samolotu. Ona przyszła jeszcze specjalnie, żeby mi podziękować nawet za tych parę słów, bo trafiliście w pewną rzecz. To taka ciekawostka. Szczęść Boże, oglądałem. Ale księże, ale księże biskupie Ryszardzie, ja korzystając tutaj z okazji, to jeszcze może tylko takie pytanie krótkie zadam. Według księdza biskupa, z tego doświadczenia ogromnego, co jest takiego najważniejszego w parafii polonijnej? Na co najmocniej trzeba zwrócić uwagę według księdza biskupa? No właśnie na to obecność tych ludzi, którzy przychodzą naprawdę z przeróżnymi problemami. Trzeba wysłuchać i nieraz wystarczy do odpowiednich instytucji odesłać, czy pomóc im w charakterze tłumacza, znaleźć kogoś, kto się nimi zajmie, ale to naprawdę oprócz tych religijnych, to są ludzkie problemy. Człowiek przyjeżdża z tym i nie wie nawet prosto rzeczy, jak sobie poradzić. Tam nieraz doświadczałem tego w Rzymie, jak trzeba było kogoś zawieźć do opaleństwa w autobusie, przyciął luścik, jak opadał, chciał zamknąć, bo za chłodno było w autobusie albo coś innego. I to naprawdę takie rzeczy są ważne, nie tylko ta obecność na Eucharystii, w języku ojczystym, czy korzystanie z sakramentów świętych, ale ta pomoc to ludziom, którzy przychodzą z różnymi problemami, która jest ogromnie ważna. Żadne urzędy, ambasad czy konsulatów, żeby jak najlepiej spełniali. Niektórzy naprawdę boją się i boją, żeby pomagać, ale ludzie z większym zaufaniem przychodzą do misji czy do kapłanów, czy do kościoła, ogólnie mówiąc, niż do tych urzędów państwowych. Dziękujemy za to spostrzeżenie. To jeszcze na koniec poproszę, tak samo jak tamci strażnicy księdza biskupa, tutaj o pobłogosławienie obecnych w studio, ale także i tych, którzy dzisiaj tak licznie zebrali się na transmisji Radio Maria w Kościele Świętego Maksymiliana, no i tych, którzy na co dzień czują się parafianami, mimo z dalsza czy bliska tam przyjeżdżają. Czy ksiądz biskup mógłby takiego błogosławieństwa w tym momencie przez falę Radia Maria? Wdzięcznością za tyle moich pobytów, których nawet bez przygotowania się specjalnego nie mogłem wyliczyć po kolei i za gościnność, której doznałem za serce i nie tylko mnie, ale właśnie naszym rodakom, ojczyzny i nie tylko rodakom, bo jak słyszeliśmy, misja jest otwarta i pomaga mi jednocześnie im serca błogosławię. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Szczęść Boże. Autopromocja. Zapłać szczęść Boże. Fotografia.
Instalacja teatralna to jego pasja. Ciekawa sprawa, że nawet w Lublinie jesteśmy słyszani, także w tych wysokich kręgach kościelnych. Księże biskupie Ryszardzie, no jeszcze raz z wielką wdzięcznością tutaj za ten telefon. Dziękujemy za te refleksje i za ten pomysł tutaj, tą posługę, która tutaj jest też pamiętana ciągle, prawda? No i co ciekawe, wydaje mi się, że to spostrzeżenie księdza biskupa jakby tak podsumowywało to wszystko, że tu łączki, poradnia jedna, druga, harcerze, jakieś, prawda, tam biuro parafialne i tak dalej. Być wśród ludzi, słuchać o ich problemach czasami. No nie rozwiążesz wszystkiego jako kapłan, ale czasami jedno dobre słowo, czy tam pokierowanie wystarczy. Dnia. Paweł Zieliński, zapraszam. O ponad 20% spadła liczba ujawnionych sfałszowanych monet, informuje Narodowy Bank Polski. Przykładem Banku Centralnego ciekawym jest, że prowadzimy katechizację ludzi dorosłych, którzy nigdy nie brali udziału w sakramentach. I w tym roku mieliśmy kobietę, która urodziła się w rodzinie polskiej na północy Thunder Bay. I stwierdziła w pewnym momencie, że brakowało jej kościoła w życiu i przyszła do naszej parafii właśnie, żeby nabyć sakramenty i przez to jakby odnalazła swoją polskość, odnalazła tą wspólnotę parafialną. Teraz co niedzielę, pomimo że też mieszka gdzieś 40 km od kościoła, to przyjeżdża teraz co niedzielę i dzisiaj spotkałem ją, przyjechała specjalnie na mszę świętą. Także widać, jak Kościół może nawet odnajdywać ludzi, którzy stracili tam polskość, jak odnajdują tam polskość i swoją wiarę. Może jakieś podsumowania, czy prowincjale z tych naszych refleksji, telefonów, wyciągnijmy może jakąś rzecz taką wartą jeszcze raz podkreślenia. Wszystkim, co nasuwa mi się, to będzie, że wielka jest siła medii, gdzie dociera ten głos. Myślę, że właśnie w tych czasach trzeba to wykorzystać właśnie dla dobra. Dlatego ogromnie cieszymy się, że istnieje Radio Maryja, telewizja trwa, że są takie wspaniałe po prostu media, które niosą dobro też. Myślę, że nie tylko na tym polu parafialnym właśnie, ale i szerzej właśnie chcemy, powiedzmy, rozszerzać tą wiedzę o Panu Bogu. Wiem, że każda parafia ma swoją historię, ma swoje wspaniałe momenty swojego życia, tak jak słyszeliśmy, pani tam powiedziała, że z seniorami piszą te ikony. Piękna sprawa. Myślę, że w każdej parafii można robić coś bardzo dobrego. I wierzę, że to dobro, ten impuls dzisiaj pójdzie tutaj też z kamerzy. Tak jak ja przyczepiłem się do tych postków, które się do tych postków ciągnęły. To niech zostanie takim symbolem. No to pączek nie jest istotną sprawą, ale to, co się wokół tego pączka dzieje, jest istotne. Ojcze Januszu, proboszczu, ogłoszenia parafialne, może nie już na ten tydzień, ale to, co przed nami w parafii świętego Maksymiliana Kolbe w Mississauga, być może posłuchają nas także ludzie w Polsce, którzy byli do Kanady, gdzieś tam się z różnych racji wybierają, to może to im też troszeczkę ułatwi planowanie tej wizyty gdzieś na jesień, na wakacje. Ja bym na początku chciał przede wszystkim podziękować moim współpracownikom za niesamowite poświęcenie, za dedykację, za czas, który oddają sprawie parafii. To są naprawdę, jak się patrzę na tych młodych ojców, jestem pełen podziwu, także ojcu Marcinowi Serwinowi za ogrom pracy wkładanej w serce młodzież. To jest coś trudnego, a oni tknął przychodząc już, że jak to pani powiedziała, 60 km przywozić syna na spotkania. Ojcu Grzegorzowi za sam ten czas poświęcony z nimi, to nie jest nic łatwego, bo to jest dorastający chłopcy i dziewczyny, które są, wiadomo, energia i troskę na przestrzeni, na stanie studnych.
okresu, panować, aby wszędzie roztaczać dobrą woń świętego życia. I oczywiście Kościół panuje, co Pawłowi, Graczy, powiedział Franciszek. Zwracając się do pielgrzymów z Polski, papież zaprosił, by dać się prowadzić mocy Ducha Świętego. Przygotować serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Bardzo podziękowania, te wszystkie spotkania, katechezy, apostołów Piotra i Pawła. Ich świadectwo uczy nas, że ewangelicznymi błogosławieństwami możemy żyć tylko wtedy, gdy Duch Święty przenika nas całą swoją mocą. Siostrze Karolinie oczywiście za podmiotowości egoizmu. Siostrze Karolinie również za jej poświęcenie pieniędzy. Radzie parafialnej posłańcami Chrystusowej dobrej nowiny. Niech Pan Was błogosławi. Jego też podziwiam. Masz, pracuje na Uniwersytecie poświęconego młodzieży oraz ochrona danych osób. Ma swoje to niektóre z tematów zebrania plenarnego konferencji Episkopatu Polski. Ma pracę, a zawsze ma czas do pracy. Wiadomo, bo to samo jest również historykiem, wykłada na Uniwersytecie. Wczoraj dziękczynna Eucharystia kończąca jubileusz sprawowana była w katedrze siedleckiej. Sekretarzem Rady Parafialnej w zebraniu Episkopatu arcybiskup Grzegorz Ryś, metropolita co dzieje się? My nie śpimy. Cały czas w Polsce podkreślił, że ludzie kościoła nie mogą składać modlitw bez pomnienia więzi. Mamy dwa duże zaplanowane wydarzenia. Jedno to jest, sprowadzamy z Polski, z Poznania, karmelita Bosy, ojciec Bliński, profesor z Poznania, który będzie miał 3 dni wykłady na temat właśnie związany z egzorcyzmami. To są problemy bardzo potężne, wielkie dla wielu ludzi. Ludzie mówią, że są potarni i podobnie. To jest depresja, to są załamania, to są problemy, które powiedzmy takie psychiczne i chcemy tak dobrze do tego. No i największym takim wydarzeniem, które po raz pierwszy w historii Kanady będzie, no to peregrynacja religii drzewa krzyża świętego. Z Polski przyjadą w do nas już z kościoła świętego krzyża. Ksiądz arcybiskup Depo zgodził się, aby te relikwie przyjechały do Kanady na tydzień czasu na specjalne rekolekcje i peregrynacje. To będzie w październiku, 4 chyba, 11 października. Przed mikrofonem czasu Przemysław i rekolekcje przygotowujące. Mamy i oczywiście odbędzie się w języku angielskim peregrynacja w angielskim języku, po raz kolejny marsz dla życia i rodziny. To wydarzenie, które identyfikuje to są takie plany, no bardzo ambitne, ale plany tam, których istotne jest życie, dla których takie spotkanie się w przestrzeni miasta i pokazanie tego, jakimi wartościami się kierują w życiu, jest cenne i potrzebne. Podobne wydarzenia w czerwcu w tym roku aż w ponad 150 polskich miastach. I właśnie o tej inicjatywie, o jej historii, teraźniejszości i przyszłości porozmawiam z panią Zofią Borowską. Fantastyczny wieczór z nim współpracuje. Z panem Pawłem Kwaśniewiczem. To jest dobry wieczór. Na tym poziomie, przybyli państwo z Centrum Życia i Rodziny. To instytucja, która organizuje te marsze już od roku 2006. To powiem jeszcze, że Centrum Życia i Rodziny to fundacja, która powołana została po to, żeby kolejny festiwal piosenki religijnej działać na rzecz afirmacji życia i rodziny i obrony odbywać życia i rodziny. Rzeczy, stąd także z okazji inicjatywa marszu dla życia i rodziny, który, a już z podwórka Radia Maryja, drodzy Państwo, za tydzień, dokładnie za tydzień, Pana Paderewskiego ukoronowaniem Dzień Ojca, zapraszamy w całe rodziny, ojców, dziadków, oczywiście z całymi rodzinami na piknik. O 12 będzie msza święta polowa, ale bramy już otworzymy od 9:30. Tańca zagra sonet, będzie dobra kuchnia, będą zabawy dla dzieci. Pośpiewamy patriotycznie na stulecie niepodległości. Loteria będzie, mamy jakichś sponsorów, także będzie można rowerem wyjechać. Jak się komuś samochód zepsuje, jak nie, to rower weźmie do bagażnika i zawiezie do domu. Także to jest taka najbliższa sprawa. Najbliższa niedziela za tydzień. Park Paderewskiego zapraszam. I także pielgrzymka do amerykańskiej Częstochowy na doroczne uroczystości nasze w
w sanktuarium Dagestan w Pensylwanii. Prowadzimy jeszcze zapisy. Proszę zadzwonić do prezes Family of Radio Maria Kanada, pani Jony Strzeżek, 905-845-3553. To teraz zapraszamy do komplety. My, co prawda, jeszcze tu w Kanadzie dnia nie kończymy, jeszcze przed nami jest kilka godzin do zapadnięcia zmroku, ale wiemy, że w Polsce to już jest za blisko północ, dlatego zapraszamy wszystkich do modlitwy wspólnej prewiarzowej, którą poproszę może i zapomnę ciała o prowadzenie. Tak. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu. Panie, pospiesz ku ratunkowi. Chwała Ojcu i Synowi, człowieka i Święta, i jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wiecznych. Amen. Jest pan prezesem fundacji. To nie jest jedyne rozpraszasz zadanie, które państwo realizujecie. Początek jest światła. Życie i rodziny jest także inicjatywą, które teraz bardzo chciałbym mieć. Będziemy jeszcze w toku naszej rozmowy, ale obecność pani jest szczególnie cenna, ponieważ koordynuje pani te wydarzenia, które zawsze dla życia i rodziny. Jak to serce człowiek w latach uczestniczyło w takich marszach i osłania jest to duża inicjatywa. Wejrzyj obrońca nasz Boże, faktycznie wrogie oddasz za sanski. Kieruj Twoimi wiernymi, odbiorców własną krwią i odwrotnie. Tak, bo Chryste, łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem, Chryste, co żyje, wysłał.